Moi drodzy, ostatnio wspomniałem na kanale informacyjnym, pierwszym odcinku. Serdecznie oczywiście a propos kanału dziękuję za bardzo ciepłe przyjęcie tego. Wspomniałem o czarnych czołgach, także chciałem wam tutaj przedstawić po kolei taką serię o tych czarnych czołgach, dlatego że najprawdopodobniej będą lub do wygrania, lub ukażą się na pewno w sklepie premium z okazji właśnie na Czarny Piątek. A tą serię tutaj sobie zapoczątkujemy właśnie tym japońskim wojownikiem, czyli STA 2, oczywiście Black Edition. Bardzo dobry czołg, zresztą wszystkie te czołgi charakteryzują się tym, że mają dodatkowy, oczywiście unikatowy bonus, którego inne nie posiadają, aż 75% do expa, także bardzo przyjemna wartość. Taka jeszcze informacja, zanim przejdziemy do sedna tego odcinka. Otóż nagrywając ten materiał właśnie dostałem odpowiedź zwrotną od Mintowinto i przyznał czołg na nagrodę dla was. Jest to jeden niestety czołg, ale ja coś wykombinuję, żeby była jeszcze jedna nagroda, ale o tym zrobię osobny odcinek już teraz na weekend. Ale powracając do tematu naszego odcinka. Co w tym odcinku zobaczymy? W tym odcinku chcę wam właśnie przedstawić pojazd. Omówimy go sobie, perki, wyposażenie oraz zaprezentuję wam dwie bitwy na tym pojeździe. Odkurzyłem sobie tak właśnie wszystkie te czarne czołgi i wyruszyłem nimi do boju, żeby dla was skompletować materiał i wiecie co, stwierdziłem jedno, że nadal nimi da się bardzo fajnie grać. Pomimo, że te czołgi są już bardzo leciwe w grze, no to po prostu mimo wszystko dają radę. Wiadomo, wchodzą coraz to nowsze pojazdy, które mają coraz to większą penetrację oraz inne wartości, ale te czołgi jakoś się nie potrafią zestarzeć. Także tutaj w tym odcinku przyjrzymy się bliżej temu właśnie pojazdowi, a na końcu wybierzemy sobie takie top 3 czołgi po prostu z tych czarnych. Króciutko o historii, więc tak, czołg został, oczywiście jest to powojenny czołg nacji japońskiej, wzorowany właśnie na amerykańskich pojazdach, oczywiście z uwzględnieniem terenu w Japonii oraz rozmiarów załogantów, po prostu czołgiści byli dużo mniejsi. Zbudowano całe dwa prototypy, a dodatkowych informacji właśnie co dalej z tym projektem, czy nawet z tymi prototypami nie ma. Jako, że jest to czołg premium, szybciutko o bonusach, więc tak, do srebra mamy 50%, do expa 75% aż i do wolnego expa 5%. Oczywiście takim największym chyba atutem jest to, że ten czołg ma preferencyjny matchmaking, czyli nigdy nie zobaczy tieru 10. Maksymalnie wylosuje go do 9. Także to jest akurat bardzo, bardzo dobra wiadomość. Dobrze, jeśli chodzi o konkurencję pojazdu, tych czarnych pojazdów jest 7, jak widzicie. Także są 4 czołgi ciężkie oraz 3 medy. I po kolei szybciutko o nich. Tutaj mamy T-34 Black Edition, oczywiście fantastyczny czołg z bardzo dobrą alfą, penetracją 297 na pocisku większej penetracji, 248 na podstawowym, także bardzo, bardzo przyjemna maszyna. Też już mam materiał przygotowany dla was o nim. Tu jest taki zabijaka w barwach brytyjskich, EV-201A45. Ten czołg się charakteryzuje tym, zobaczcie na jedną rzecz, właśnie chcę wam pokazać. Zobaczcie na czas przeładowania, 3,34 sekundy. To jest po prostu masakra. Fakt, że zabiera tylko 150 na strzał, ale przy takiej szybkościelności jesteśmy w stanie zapluć pociskami przeciwnika na śmierć. Mój ulubieniec z sentymentu oczywiście, czołg Lywe. No powiem wam, królu jest tylko jeden jak dla mnie. 294 mamy na goldzie, 234 na podstawie. Alfa mogłaby być troszkę większa, nic by się nie stało. Dobrze, AMX CDC, oczywiście Black Edition. Totalny papier. Bardzo specyficzny czołg, jeżeli ktoś lubi grać miękkimi pojazdami, to na pewno się w nim odnajdzie. IS-6 Black, oczywiście dostał buffa ostatnio do pancerza, również ten czołg. Z marną penetracją na podstawie, a na goldzie mamy 217, również preferencyjny matchmaking, czyli nie zobaczymy dziesiątki. T-34 Black, chyba najładniejsza bryła, jeśli chodzi o czołg, najbardziej mi się ten czołg podoba. No, też z preferencyjnym matchmakingiem do 9 tieru.
Też z marną penetracją na podstawie, ale za to na Goldzie już nie jest źle, bo jest 250. I bohater naszego odcinka, czyli STA-2. Oczywiście w barwach Japonii. Dobrze, szybciutko o pojeździe. Więc tutaj macie tą historię, którą wam na początku przytoczyłem. Także powiem wam, że tutaj jeszcze tylko się wrócę do T-34, bo o tym chcę wam pokazać. Zobaczcie, tutaj mamy 75% na każdym jednym czołgu do tego EXPA. Także dla porównania wam pokazałem tamten, natomiast ten dokładnie taki posiada. Czyli one generalnie posiadają normalne bonusy, tak jak zwykłe, powiedzmy STA-2, też premka, ale dodatkowo każdy z nich posiada 75% do EXPA. I taka generalnie jest różnica między nimi. Dobrze, o samym pojeździe. Działko 90 mm. Przeładunek 7,1 sekundy, 8,45 strzała na minutę, także bardzo, bardzo fajna wartość. Jeśli chodzi o pancerz, no jak widzicie, pancerza nie ma, czyli wiadomo, jak tym czołgiem grać. Nie pchamy po prostu się na pierwszą linię, aczkolwiek czasami sytuacja tego wymaga, że niestety będziemy musieli podjechać na pierwszą linię i zareagować na różne zagrożenia. Nie mówię, że nie można, natomiast no, jak widzicie, na pancerz tutaj nie za bardzo można liczyć, aczkolwiek jak nas wylosuje na niższe tiery, to możemy trochę tym pojazdem poszaleć. Dobrze, teraz przechodzimy do części związanej z silnikiem. Mamy 570 koni, 55 km to jest prędkość maksymalna do przodu i 20 km to jest prędkość cofania. Obrót 44 stopnie, obrót podwozia, także bardzo fajnie. Wspomniane wcześniej działko. Obrót wieży mamy 40, prawie 6 stopni. I 454 metry zasięg widzenia, 1450 punktów HP, 750 tutaj mamy radyjko, czy rodzaje pocisków. Podstawa 212, 190, 500 metrów i zabieramy 240. Natomiast na tych o większej penetracji 275 i 240 również zabieramy. 45 mamy na burzaku i zabieramy 320. Załoganci tak tutaj sobie upchali naszych nierosłych Japończyków, więc jest ich czterech. Dobrze, ze szczegółowych informacji, co jeszcze tu można podać? Na pewno opuszczanie i podnoszenie działa, czyli odpowiednio jest to 10 stopni opuszczania i 13 podnoszenia. Prędkości pocisków, jak widzicie, nie zachwycają, bo jest to zaledwie 853 metry na sekundę na pierwszych, drugich i w zasadzie na trzecich. Także na wszystkich trzech mamy dokładnie taką samą wartość. Mogłoby być lepiej. 0,37 tutaj mamy celność i 2,1 skupianie, także nie ma tragedii. Zasięg spota 380 metrów i tak to wygląda, więc pomogłem mu tutaj, przechodzimy teraz do sprzętu, właśnie optyką, zaawansowanym kamuflażem oraz zaawansowanym podajnikiem. No i oczywiście rozszerzone informacje o celu. Można by było zamiast kamo na przykład dać mu tutaj system trakcji, żeby szybciej jeszcze jeździł i się obracał, ale tak naprawdę ta prędkość nie jest aż taka zła, żebyśmy się smrodzili gdzieś na końcu, więc postawiłem na kamuflaż. Jeśli chodzi o sprzęt, duże zestawy, apteczka, zestaw naprawczy oraz racje bojowe. Tu zobaczcie, są też premie pasywne, czyli nawet jak nie używamy takiego dużego zestawu, dodatkowo mamy na przykład 25% do minus 25% do ryzyka zranienia załogi. A tu widzicie, na każdym jednym jest dodatkowy pasywny bonus, także polecam duże zestawy, naprawdę. Jeżeli je nie wykorzystamy, to nie wykorzystamy, nie zapłacimy, ale załoga na tym też skorzysta. Tutaj widzicie, na tych zwykłych zestawach jest tylko 10% na przykład do czasu naprawy, a tutaj jest 25%, także jest zdecydowana różnica, jeśli chodzi o zestawy duże i małe. Pociski. Pociski wożę w takiej ilości. Jest ich 50 razem, 15 podstawowych, 30 mam tych o większej penetracji, no i 5 burzaków.
Dobrze, jeśli chodzi o perki załoganta, braterstwo broni, czyli urodzony przywódca, chyba nigdy nie przestawię na tą nową nazwę, szybkie ładowanie, szósty zmysł, to są trzy podstawowe. Następnie rozeznanie w sytuacji, pewna ręka, strzał z biodra, walka podjazdowa, do celności w ruchu, tłumik oraz cichy bieg, do po prostu dodatkowe kamo, jeżeli będziemy się przemieszczać, żebyśmy po prostu nie byli wykryci. I moi drodzy, przeszliśmy część garażową, a teraz Was zapraszam na pierwszą z dwóch bitew. Dobrze, mapa autostrada, tytuł japoński prowodyr. Oczywiście wiecie, kto to jest prowodyr, to jest zawsze osoba, która, że tak powiem, stoi na czele różnego rodzaju zamieszek, tudzież prowokuje do różnych sytuacji, a reszta tłumu, że tak powiem, za nią podąża. I tu właśnie będzie przykład takiego właśnie grania. Mapa otwarta, bardzo fajnie, ponieważ ten pojazd, jak wiecie, nie ma kamo, więc mapy otwarte jak najbardziej są dla niego wskazane, z dużą ilością roślinności, żeby się gdzieś ukryć, tudzież żeby po prostu... Najgorsze, co może być, to chyba jakaś ciasna miejska mapa dla niego, bo wtedy wiadomo, zbyt wielu możliwości nie będziemy mieli. Dobrze, ja na początek chcę zobaczyć, jak się rozjedzie drużyna, więc nie jadę agresywnie do przodu i zobaczymy, co tutaj się dzieje na przedpolu. Już tam jakiś jeden pojazd przeciwnika jest na dole, ale jest zbyt daleko. Ta mapa też oczywiście została powiększona na potrzeby zimnej wojny, więc nie będę mógł go wykryć, tych przeciwników, którzy są tam nieco dalej ode mnie, ale za to tutaj też już coś się dzieje i poczekamy, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Jak widzicie, nie ma czołgów lekkich i to będzie kluczowe w tej potyczce. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, jak są lighty, zazwyczaj szaleją na środku, świecą, więc tak naprawdę nie pozostaje mi nic innego, jak podjechać i po prostu robić za lighta. Dlaczego nie? Czołg ma bardzo dobre kamo, także zainwestowałem w spota. Jak widzicie, ledwo ruszyłem się z miejsca i już tak naprawdę mamy pierwszych wykrytych. I pierwszy pojazd przeciwnika do garażu, w zasadzie już drugi. Dobrze, tutaj sobie spokojnie przycelujemy, strzelimy. Także jak widzicie, nasza drużyna, zresztą obydwie drużyny tak naprawdę, ale nasza drużyna wybitnie zachowawczo gra. Po prostu ustawili się tutaj wzdłuż naszego respa, aż tam do A1 i tak naprawdę nic się nie dzieje. Także podjechałem na środek i postanowiłem to wykorzystać, bo asysty też będą bardzo fajne, jeżeli po prostu będziemy robić ze spotera. Dobrze, kawałek dalej. Fajnie by było się pozbyć tych, co już zdążyli tam przejechać, tego niszczyciela, który tam tak dziarsko do przodu pojechał. I mamy kolejnych wykrytych. Jak widzicie, asysty nam w błyskawicznym tempie rosną. Już mamy 2500 prawie asyst. A to nie koniec. Z działkiem, jak widzicie, nie ma problemu. Aczkolwiek ta celność, że tak powiem, fabryczna, która jest 0,37, myślę, że powinna być dużo mniejsza, znaczy mam na myśli lepsza na tej działku, ponieważ jest to zaledwie 90. No ale dzięki właśnie update'owi 6.0 naprawdę możemy to zniwelować przez załoganta, więc zakładając mu właśnie perki do celności, nie będzie to aż tak bardzo odczuwalne. Skupianie 2.1, także no, daje radę. Jeszcze nie mówiłem Wam o cenie tego pojazdu. Gdybyście go chcieli zakupić po prostu tak z marszu i był dostępny akurat w drzewku, to jest 8800 golda. Akurat ta wersja Black Edition. Nie sprawdziłem tej zwykłej wersji. Wydaje mi się, że 7000 z czymś kiedyś kosztował. 7,5, o ile dobrze pamiętam, coś koło tego. Tak czy owak, nie jest to wygórowana cena, a pojazd naprawdę w dalszym ciągu jest bardzo przyjemnym pojazdem. Dobrze, tu sobie obijamy Type'a 59.2. Tu jeszcze właśnie testuję sobie kontroler. Czasami jak będą właśnie tego typu jakieś niemrawe ruchy, otóż zakupiłem sobie Elite 2 kontroler.
Bardzo fajna zabawka, bardzo czuła. I trochę sobie poprzypisywałem różnych właściwości do tych łopatek i tak naprawdę testowałem, więc nie zawsze wychodziło to wszystko tak, jak miało wychodzić. Ale generalnie bardzo, bardzo fajnie się tym kontrolerem gra. Jest bardzo czuły, bardzo intuicyjny, naprawdę super sprawa. Mój po prostu pierwszej generacji, nie dość, że kupiłem kiedyś używkę, to już zaczął się rozłączać bez powodu, więc pomyślałem sobie, że czas jest na nowy kontroler. Także zrobiłem sobie święta przed świętami troszeczkę. Dobrze, teraz tutaj co do samej rozgrywki, jak widzicie, ruszają się powoli nasze pojazdy, podjeżdżają. Ale tak naprawdę myśmy tutaj przyjechali, zaczęli cokolwiek robić pod tym tutaj podjazdem na kapa przeciwnika, ponieważ nasza drużyna, no widzę w dalszym ciągu gro pojazdów stoi gdzieś tam z tyłu, no ale jest jak jest, dobra. Jak widzicie, wszystko w ten pojazd wchodzi, także naprawdę tutaj wyjeżdżając trzeba będzie skalkulować ryzyko, czy się opłaca oddać strzała, przyjąć 3, nie sądzę. Dobra, chyba się trochę przemieszczę tam w kierunku, bo widzę, że podjeżdżają już tam pod naszego kapa. Tak, dokładnie. Tam puszują, co prawda są nasze pojazdy ustawione, ale tutaj właśnie jak widzicie na linii E8, tam przeciwnik się ustawił na tym wałku i tak naprawdę no, nie mam pojazdu z tak twardą wieżą, i który pozwoliłby mi tam podjechać i skutecznie się z nimi strzelać, więc pomyślałem sobie, że tutaj po prostu reakcja na tej flance będzie lepszym wyborem, tym bardziej, że opuszczanie działa 10 stopni, będę mógł sobie wyskoczyć i oddać strzał, tak jak właśnie w tym momencie, i zażegnać tutaj tej sytuacji, tego natarcia. Dobrze, jest 8 do 5, także jest ok. No i niestety dostałem podpałkę. Powiem wam, nie pamiętam, kiedy dostałem podpałkę. A tu akurat się nam zdarzyła podpałka. I tu mamy właśnie Type'a 59.2. Muszę uważać, bo to działo jest mnie w stanie skończyć na raz. Tak jest, do garażu. I sytuacja tutaj na tej flance opanowana. No właśnie, po to się oszczędza punkty HP, żeby je móc w razie czego wymienić z przeciwnikiem. Mi zostało 248 punktów HP, także już na pewno nie będę szalał, ale tak naprawdę jest końcówka bitwy. Są 3 pojazdy do przeciwnika do zniszczenia. No jak widzicie, asysty opłaciło się robić za spotera, ponieważ mamy 4500 asyst, uszkodzeń 2000, także nie jest źle. I zostały 2 pojazdy, mam nadzieję nie okopały się gdzieś w mieście, ale chyba nie, bo widzę, że nasze czołgi tam są w mieście i nikogo tam nie widać. Dobra, jest jeden. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę podjechać i jakiegoś damage'a zrobić. Dobra, jest i drugi, także spokojnie. Będzie można teraz tutaj się skupić na tych gadkach. I został rodzynek, ogryzek. Dobra, tu już sobie możemy spokojnie stanąć, przymierzyć. I do garażu. I taka to była bitwa. Czekamy teraz sobie na podsumowanie. Także słuchajcie, nie wybierałem, nie grałem tutaj bity tydzień, żeby wam przedstawić jakąś epicką bitwę. Po prostu chciałem wam przedstawić ten czołg taki, jaki jest. Kończymy na miejscu pierwszym. Mamy 2 zniszczonych, mamy 2061 uszkodzeń, 4500 asyst. To razem nam łącznie daje całkiem niezły wynik. 6500 łącznego zarobku, jak widzicie, bardzo fajne, bez żadnych dopalaczy, 150, prawie 5000. Niemeczka wpadła, także wstydu nie było.
Dobrze, kolejna bitwa. Mapa Przełęcz, czarno na białym. A tutaj właśnie pokażę Wam czarno na białym, co to jest za pojazd. Oczywiście to jest też taka analogia do jego wyglądu i oczywiście do mapy. Mapa Przełęcz, no tak, jest to mapa korytarzowa. Tu za wiele możliwości nie mamy. Możemy jechać albo na lodowiec, ale niekoniecznie tak miękkim pojazdem. Więc postanowiłem tutaj jak najszybciej jechać na tego banana, po prostu go przeskoczyć i tam z boku kogoś obijać w miarę możliwości. Jak widzicie, jest u nas i borsuk, magazynek. Także spotkać takiego jegomościa to naprawdę nic nie byłoby przyjemnego, oczywiście z przeciwnej drużyny. Dlatego, że jest nas w stanie po prostu skończyć bez problemu. Może nie na jeden magazyn, ale zbyt wiele by nam nie zostało. Dobrze, także tutaj nawet się nie zatrzymuję na tym przepychaczu, podjadę sobie od razu do przodu. Miałem kilka bitew nawet na dziesiątkach i powiem Wam, że tutaj przeskakując jak najszybciej na tego banana, zajmując tam pozycję z boku, którą Wam za chwilę pokażę, jesteśmy w stanie tak naprawdę wziąć przeciwnika w ogień krzyżowy. Widzę za mną jedzie jakiś pojazd, także nie będę tutaj sam, to też jest istotne, żeby nagle nie wyjechać na 5 pojazdów przeciwnika. Ale że mówię, jak mamy kiedykolwiek poszaleć, to tylko na tych losowaniach niższych, a to jest właśnie jedno z takich. Co prawda też są ósemki, ale jest też sporo takich maluchów, które tak jak ten poszarżował i resztę bitwy będzie oglądał z poziomu gościa, widza. Dobrze, mamy kolejny czołg. Tu miałem małe nieporozumienie z kontrolerem, bo mówię, przypisałem różne funkcje do tych łopatek nic tu nie za bardzo ogarniałem. Jeżeli ktoś z Was gra na kontrolerze Elite, to obojętnie czy pierwszym, czy drugim i przypisał tutaj do tych dodatkowych łopatek jakieś właściwości, dajcie mi proszę znać, co konkretnie przetestuję, będę wdzięczny za podpowiedzi, dlatego że dopiero uczę się grać tym kontrolerem. Dobrze, jak widzicie, tutaj zbyt duża siła nie poszła, natomiast patrząc na lodowiec, nie wygląda to zbyt dobrze, dlatego że tam tak naprawdę nie ma zbyt wiele naszych pojazdów, a przeciwnika już tam widziałem. Dobrze, tu się trzeba pozbyć tego właśnie Stone Colda, bo tu brzydką robotę robi. Tak jest, do garażu i tą flankę generalnie mamy wyczyszczoną. Coś jeszcze zostało? Chyba tam jakieś niszczyciele jeszcze widziałem. Tak jest. No, niestety nie weszło. Dobra, musimy się trochę pośpieszyć tutaj jeszcze z dobijaniem tych pozostałych pojazdów, z tego względu, że widzę, że nasz kap już jest atakowany. Jest tam kilka pojazdów przeciwnika, a tu tak naprawdę nie zostało ich wiele. Iron Rain, no właśnie. Całe szczęście nie jest mną zainteresowany, więc sobie to wykorzystamy. Przeładunek, jak widzicie, jest bardzo, bardzo przyzwoity. Bo jest to 5 sekund, chyba z malutkim ogoneczkiem, o ile dobrze widziałem, albo równe 5 sekund. 5 i 3, o ile dobrze teraz widziałem. Oczywiście z wszystkimi bajerami. Dobra, chyba nie ma sensu, już ktoś go tam dobije. Jadę na kapa. Tak naprawdę tam widzę, jest trochę tych pojazdów przeciwnika i właśnie zaczyna się robić ciśnienie. Bitwa powinna być wygrana, jest 8 do 5, aczkolwiek nie wiem, jakie pojazdy są na kapie i ile im HP zostało. Jest ich 4, widzę tam już naszego niszczyciela zniszczyły. No i oczywiście jeszcze w międzyczasie mi lagowało, jakby nie było mało tego, że kontroler nowy testuje. Dobra, zostało 20 parę sekund, także nie będę tutaj czekał, trudno się mówi. Dobrze, widzę, że z naszej drużyny też już ktoś tam przyjechał, także najważniejsze, nie będziemy tutaj sami walczyć. Tak jest.
Silniczek. I jeszcze jeden i powinno być po zawodach. No, niestety nie skończyłem go. Tak jest, do garażu. I został ostatni tutaj rodzynek. Nie, przedostatni. Jeszcze jest jeden pojazd. Gdzież to on jest? A, tutaj na moście. Także sytuacja zażegnana. I została formalność po prostu, przepraszam bardzo, wykończyć tego ostatniego. Także taki to właśnie jest ten japoński wojownik. Powiem wam, że bardzo przyjemnie mi się tym pojazdem w dalszym ciągu gra, pomimo tego upływu czasu i pomimo tej ilości nowych premek, które są dodawane do gry. Nie chcę przez to powiedzieć, że on jest najlepszy, ale naprawdę jest fajnym pojazdem. Także tu została formalność, mogę spokojnie przyjąć już teraz ten strzał. Ale zatrzymamy się, po prostu skupimy sobie do końca, nie ma sensu się denerwować. No, kolega we mnie wjechał, ale całe szczęście go skończyłem. Dobrze, koniec bitwy. Czekamy teraz na podsumowanie. Także a propos konkursu, ogłoszę, jutro postaram się wam zrobić właśnie film o konkursie. 6 zniszczonych, 3380 uszkodzeń. Oczywiście kończymy na miejscu pierwszym. Asyst nie mamy, ale wcale po prostu nie szkodzi. High Caliber, pierwsza odznaka, wojownik, także bardzo, bardzo fajna maszyna. Dziękuję ślicznie, że byliście ze mną i zapraszam na kolejny odcinek już jutro, a będzie to odcinek o konkursie. Trzymajcie się, hej!